Dzień dobry, serdecznie witam Państwa na kolejnej odsłonie Bylltox. Nazywam się Anna Maria Stolarak, jestem dyrektorką Fundacji imienia Heinricha Bylla w Warszawie. Moją gościnią dzisiaj jest Marta Górczyńska, serdecznie witam. Marta jest prawniczką zajmującą się ochroną praw człowieka, jest specjalistką, jeżeli chodzi o ochronę praw uchodźców, migrantów i ofiar handlu ludźmi. Od lat związana ze środowiskiem pozarządowym, między innymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Jest doktorantką prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ale jest też aktywistką grupy Granica, grupy, która właśnie bardzo działa na granicy polsko-białoruskiej. Pani Marto, co się tam dzieje? My jesteśmy od samego początku zaangażowani w działania monitoringowe na granicy, odkąd pojawiła się pierwsza wzmianka o grupie w Usnarzu, która utknęła gdzieś właśnie na tym polsko-białoruskim pograniczu bez pomocy. I od początku staramy się monitorować dokładnie tą sytuację i dokumentować to, co tam się dzieje, dokumentować te naruszenia praw człowieka, które obserwujemy. Od jakiegoś czasu, od kilku tygodni, nasza praca polega również na tym, że niesiemy pomoc humanitarną tym osobom, do których docieramy. Na początku docieraliśmy do nich głównie z pomocą prawną, no i tego, że tak powiem, do tego wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, na tym wszyscy się znamy. Od lat pracując w organizacjach pozarządowych, które zajmują się pomocą uchodźcom, pomocą migrantkom, świadczyliśmy pomoc w zakresie dostępu do informacji prawnej, wytłumaczenia różnego rodzaju procedur, w które te osoby tutaj w Polsce wchodzą, ale też reprezentowaliśmy te osoby przed organami administracji czy w postępowaniach sądowych. Ta nasza pomoc na granicy zdecydowanie musi się różnić od tego, co robiliśmy na co dzień. To znaczy, mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, jeżeli chodzi o skalę naruszeń w tym momencie praw tych osób właśnie na pograniczu polsko-białoruskim. I docieramy do tych osób z pomocą, która już nie tylko polega na świadczeniu tej pomocy prawnej czy wsparcia w zakresie dostępu do procedur, ale też z pomocą humanitarną, czyli przede wszystkim w tym momencie ratujemy życie. Bo sytuacja każdej z tych osób, do której docieramy, jest bardzo trudna z tego względu, że to są osoby, które od wielu dni, a czasem od wielu tygodni są zmuszone do koczowania w tych lasach, są przepychane z jednej strony na drugą. Jak wiemy, białoruska Straż Graniczna wypycha te osoby do Polski, zmuszając je do przekroczenia czy nawet sforsowania niekiedy tych ogrodzeń granicznych z Polską. Natomiast Polska te osoby z powrotem w dokładnie ten sam sposób, również zmuszając je do przekroczenia tej granicy w sposób nieuregulowany, odpycha w stronę Białorusi. W rezultacie tego w tym momencie jest w tych polsko-białoruskich lasach bardzo dużo osób, które z jednej strony nie mają dostępu do żadnych procedur. No i to jest to, co nas interesuje pod kątem prawnym, to znaczy brak dostępu tych osób do odpowiednich procedur. Czy to procedur o udzielenie im ochrony międzynarodowej, czy to nawet procedur o zobowiązanie tych osób do powrotu. Bo przypomnijmy, że wobec każdej osoby, która przebywa w sposób nieuregulowany na terytorium Polski, powinna być wszczęta procedura i zobowiązują nas do tego między innymi przepisy unijne, przepisy dyrektywy powrotowej, które nakładają obowiązek na władzę, żeby w każdej takiej sytuacji odpowiednie procedury wobec takiej osoby wszcząć. Oprócz tego są też oczywiście przepisy dotyczące ochrony poszczególnych kategorii osób, czyli między innymi osób, które się ubiegają o ochronę i tutaj wtedy mogą wejść, że tak powiem, w grę te przepisy związane z ochroną. Tak się nie dzieje, te osoby są nierejestrowane, są wypychane na stronę białoruską bez wszczęcia odpowiednich procedur, co z jednej strony tworzy niesamowite zagrożenie dla tych osób pod kątem niezapewnienia im gwarancji proceduralnych, czyli pod kątem ich, że tak powiem, sytuacji prawnej, ale z drugiej strony, i to w tym momencie jest niestety dużo niebezpieczniejsze i to jest priorytetem w tym momencie naszych działań, czyli to jest to, że jakby na skutek tych działań i tych naruszeń, że tak powiem, w sferze prawnej, doprowadza się do kryzysu i do takich tragedii osobistych tych osób, które się w tej sytuacji znalazły. Ale czyli teoretycznie, biorąc pod uwagę sytuację prawną, każda z tych osób powinna zostać spisana i powinno zostać sprawdzone, czy
może się ubiegać o azyl, czy może się ubiegać o ochronę prawną, czy może być poproszona, to tak ładnie brzmi, o powrót do swojego kraju. Tak, po to w ogóle te przepisy zostały stworzone, żebyśmy mieli kontrolę i mogli zarządzać ruchami migracyjnymi. To znaczy, żebyśmy my jako państwa, które które są członkami Unii Europejskiej, które przyjęły te odpowiednie przepisy, jakby przyświeca temu cel taki. Znaczy, chcemy każdą jedną osobę, która znajduje się u nas, która nie ma obywatelstwa kraju unijnego, taka osoba co do zasady jest wymagane od niej, żeby spełniła pewne przesłanki do pobytu tutaj na terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli takich przesłanek nie spełnia, powinna zostać zobowiązana do powrotu, chyba że. I tutaj jest bardzo szeroki taki katalog tych przesłanek, które wyłączają możliwość zawrócenia takiego cudzoziemca. To są przesłanki ochronne, związane czy to z ubieganiem się o ochronę międzynarodową, z udzieleniem takiej osoby ochrony międzynarodowej, ale też na przykład przepisy dotyczące ochrony ofiar handlu ludźmi, przepisy dotyczące ochrony praw dzieci. Więc szereg przepisów zabezpiecza prawa tych osób przed tym, żeby nie zostały w sposób arbitralny, bez sprawdzenia dokładnie ich sytuacji, wydalone z naszego kraju. No to wynika stąd, że mamy jakby tylko indywidualne zbadanie sytuacji takiej osoby pozwoli nam ocenić, jak i czy w ogóle ona może do jakiegokolwiek kraju być przekazana. Co więcej, przepisy zobowiązują w takiej sytuacji, jeżeli już zdecydujemy się na to, żeby jakąś osobę z terytorium unijnego wydalić, zrobienie tego w odpowiedni sposób. Znaczy po pierwsze zapewnienie gwarancji proceduralnych na czas tej procedury, ale też wydalenie takiej osoby nie gdziekolwiek, nie przerzucenie jej przez drut, jak to się w tym momencie dzieje na granicy polsko-białoruskiej, tylko odstawienie takiej osoby w sposób humanitarny na przejście graniczne, czy to na podstawie umowy readmisji, czy na podstawie różnego rodzaju innych umów z państwami trzecimi, przekazanie tych osób samolotami do ich krajów pochodzenia, tudzież do innych krajów, gdzie one mogą przebywać. Czyli Polska cały czas, Polska i Białoruś łamią prawo. Łamią prawo międzynarodowe, prawo unijne, mówiąc, argumentując, przynajmniej strona polska argumentuje, że to jest wojna hybrydowa prowadzona przez Aleksandra Łukaszenkę, że on używa ludzi jako broń, że tak powiem, używa ich po to, żeby, tak jak on kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że zaleje Unię Europejską ludźmi z innych krajów. I to jest udokumentowane też dość konkretnie, że są samoloty, które przylatują z Bagdadu do Mińska czy z innych krajów. Czy ci ludzie wiedzą, gdzie się znajdują i co się z nimi będzie działo? Bo ci ludzie nadal przyjeżdżają, nadal są sytuacje, że oni nie, że tam jest grupka ludzi, tylko że ich przybywa. To tak. Nie, że to się, że się rozniosło, że nie jedźcie tam, wylądujecie w lesie, gdzie są nielegalne pushbacki. Sytuacja jest trudna pod każdym względem. No bo tak, oczywiście, że pierwszym winnym jest Białoruś. Białoruś nie ma dobrych intencji, to już wszyscy w tym momencie wiemy. Nie jest to żadną tajemnicą, zresztą Łukaszenka dosyć wprost o tym mówi, tak jak pani wspomniała, że on w tym momencie ma plan taki, żeby Europę, jak to sam określił, zalać tymi osobami, żeby zdestabilizować tą sytuację w Europie i dzięki temu wywrzeć na Unię Europejską polityczną presję i osiągnąć pewne swoje polityczne cele. I to jest jak najbardziej jasne. Wykorzystuje do tego w sposób bezprecedensowy, uważam, w dotychczasowej historii zdesperowanych ludzi. Dlatego, nieludzki. Nie dość, absolutnie nieludzki. I w ogóle przede wszystkim skąd on, jakby, komu on oferuje ten przyjazd na Białoruś? Oferuje ten przyjazd osobom, które pochodzą z krajów, z których bardzo, jakby wiele powodów te osoby mają, żeby uciekać, tak? To są osoby, które pochodzą z Syrii, zdestabilizowanej wojną. To są osoby, które pochodzą z Afganistanu, z Iraku, z kurdyckiej części Iraku. To są osoby, które pochodzą z Jemenu chociażby, czy z Demokratycznej Republiki Kongo, czyli z tych miejsc na świecie, gdy faktycznie ta sytuacja jest tak zła, niestabilna, gdzie te naruszenia praw człowieka są dokonywane w sposób masowy,
że te perspektywy życia w innym bezpiecznym miejscu są bardzo kuszące. I teraz przychodzi do takich osób informacja o tym, że ta Europa, która dla nich dotychczas była nieosiągalna, do której nie mieli zapewnionych legalnych ścieżek wjazdu, no bo one, jak wiemy, są bardzo trudne dla osób, które pochodzą z takich miejsc na świecie, nagle ktoś im oferuje taki dosyć tani, dosyć łatwy i dosyć bezpieczny, przynajmniej w tej obietnicy, która jest tą osobą składana, sposób wjazdu do Europy. My, jak wiemy, bo spotykamy te osoby, rozmawiamy z nimi, słuchamy ich historii, to są często osoby, które na przykład mają rodziny w innych krajach Unii Europejskiej. Ostatnia sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, to była historia młodej Syryjki, która od wielu, wielu lat próbowała dołączyć do swoich rodziców, którzy są uznanymi uchodźcami w Niemczech. Składała wnioski wizowe, stawiała się na spotkania z konsulem, tłumaczyła, że ona nie może w Syrii dłużej mieszkać, bo ma epilepsję i nie jest w stanie nawet dostać leków na swoją chorobę w Syrii, w związku z czym chciała skorzystać z tych legalnych możliwości wjazdu. Ubiegała się o połączenie z rodziną, no ale oczywiście jako osoba pełnoletnia nie spełniała tych warunków do wjazdu. Tej wizy jej odmówiono co najmniej dwukrotnie. No i ona w takim desperackim geście zdecydowała się na tą podróż przez Białoruś. Oczywiście zupełnie nie zdając sobie sprawy, z czym to się wiąże. My tą dziewczynę znaleźliśmy nieprzytomną w lesie. Ona po 7 dniach błąkania się po tym lesie bez butów. My ją znaleźliśmy na boso, przy temperaturach, które w tym momencie sięgają poniżej 0 stopni. Próbowała tą drogę z Białorusi pokonać na piechotę do Niemiec, do swoich rodziców. Miała atak padaczki, w związku z czym po tym, jak ją znaleźliśmy, zdecydowaliśmy się na wezwanie pogotowia, bo była w stanie zagrażającym życiu. I w tym momencie ona walczy o życie w szpitalu. Ci rodzice oczywiście przyjechali z Niemczech i próbują ją wspierać jak mogą, natomiast jej sytuacja jest cały czas niejasna. Nie wiadomo, jak się skończy, dlatego że mieliśmy już nieraz przypadki takie, kiedy te osoby, które były znajdowane w lesie i w tragicznym stanie znalazły się w szpitalach, po pewnym takim podstawowym odleczeniu ich i świetnej robocie lekarzy, którzy w ogóle cały czas w tych szpitalach przy tej strefie granicznej działają, pomagają i naprawdę dają z siebie wszystko, żeby tym osobom pomóc. Po tym wszystkim te osoby wciąż bywają wyrzucane z powrotem do lasu przez nasze służby. Więc ta jedna historia obrazuje tak naprawdę wiele innych, z którymi my mamy do czynienia w tym momencie. To znaczy mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy są tak zdesperowani, przez pewnie wiele lat niejednokrotnie próbowali dostać się w inny sposób do Europy, w sposób bezpieczniejszy i w sposób legalny, że w końcu zdecydowali się na tak desperacką podróż. Nie wiedząc, co ich czeka. I to jest jakby oni kolejny, nie wiedzą, niestety, że są instrumentalizowani. To jest niestety duży problem, który my widzimy. Na przykład do nas często te osoby, do których my trafiamy, te osoby nam mówią, że im w ogóle powiedziano, że z Białorusi to one mogą legalnie podróżować do Unii Europejskiej, bo to przecież też Europa, że na tej wizie, która zostanie im wydana, one mogą wjechać w sposób legalny do innych państw, a nawet jeżeli miały świadomość tego, że to nie jest podróż legalna, to też wiedziały, jakie są alternatywy. Podróż przez Morze Śródziemne, które jest śmiertelnie niebezpieczne, podróż przez Grecję, więc to są niestety, to jest problem szerszy, to znaczy to jest problem związany z tym, że żyjemy w tym momencie w świecie, który jest bardzo podzielony. Mamy bogatą północ i biedne południe. To południe jest w takiej sytuacji, w jakiej jest bardzo często ze względu na te działania, które my podejmujemy na północy, to znaczy zmiany klimatyczne, do których my się jak najbardziej przyczyniamy, pogłębianie się tych nierówności społecznych. To wszystko powoduje, że masy ludzi na tym świecie żyją w zdecydowanie gorszych warunkach niż my tutaj, w tych państwach bogatszych i tęsknią i marzą o takim życiu, które chciałyby mieć też dla siebie i dla swoich dzieci. My w tych lasach w Polsce spotykamy bardzo wiele rodzin z dziećmi i oni zawsze mówią to samo, tak? Ja tylko chciałam bezpieczniejszego życia dla swoich dzieci, bo w Syrii się nie da żyć, bo w Jemenie się nie da żyć. W związku z czym to jest problem tak naprawdę bardzo szeroki, którego efekty my widzimy w tym momencie na tej naszej granicy. To nie jest problem, który my rozwiążemy jakby tutaj na tym naszym poziomie krajowym. I też myślę, że nie możemy mieć takiej naiwnej nadziei, że to się uda. To jest w tym momencie kwestia, która powinna zostać podniesiona, że tak powiem, na poziom unijny. To jest zwłaszcza jakby biorąc pod uwagę to, że wiele tych osób jedzie de facto nie do Polski, to nie Polska jest ich celem, tylko państwa zachodniej Europy. To wymaga zdecydowanie działań wspólnych. To wymaga... Ale Unia się przygląda tak troszeczkę, no bo tak jak ja teraz zacytuję media prawicowe, niechętnie, no ale czasami trzeba, które mówią, no ale wszystkich nie możemy do siebie zabrać, a w ogóle to oni nie chcą do Polski, oni chcą do Niemiec.
I też widać, że w pasie przygranicznym polsko-niemieckim w ośrodkach znajdują się ludzie, którzy byli na granicy polsko-białoruskiej, czyli jakoś się przedostają do Niemiec. Podejrzewam, że to są też zorganizowane przerzuty tych ludzi znowu. Unia się przegląda, tak trochę oddając Polsce, że tak powiem, rolę takiego złego policjanta, kogoś, kto oni wiedzą, co tu się dzieje, wiedzą, że jest łamane prawo, wiedzą, że jest to łamane prawo, prawa człowieka są łamane, bo to nie jest tylko, że wypychanie kogoś, kto jest do lasu, no to jest nieludzkie po prostu, nie musimy o tym mówić. Co mogłaby właśnie Bruksela teraz zrobić? Co powinna zrobić? Bo wiadomo, że to jest bardzo skomplikowany i wielowarstwowy temat, ale coś trzeba zrobić, bo ci ludzie są, tak jak pani mówi, w lesie przy minusowych temperaturach już teraz. Ja przede wszystkim uważam, że takie bierne przyglądanie się temu, co się dzieje w Polsce i oddawanie Polsce roli tego złego policjanta, który notabene Polska sama na siebie świadomie wzięła, bo nikt jej o to nie prosił, jest przyczynianiem się do tej sytuacji. To znaczy Unia w tym momencie jest współodpowiedzialna za to, co się dzieje, właśnie przez ten swój brak zdecydowanej reakcji. Jak dotychczas nie doczekaliśmy się takiej zdecydowanej reakcji, zdecydowanego potępienia tego, co się dzieje, bo właśnie moim zdaniem to dokładnie jest tak, jak pani mówi, tutaj Unia widzi, że Polska na siebie wzięła tą odpowiedzialność, wykonuje taką bardzo okrutną rolę tego złego policjanta i Unii w jakiś sposób w tym momencie jest to na rękę. Natomiast uważam, że to bardzo szybko się musi skończyć wraz z kolejnymi śmierciami. To jest po prostu odpowiedzialność za tą tragedię, która na tej granicy się odbywa, za te śmierci kolejnych osób. My oczywiście lubimy szafować takim argumentem, że przecież wszystkim nie możemy pomóc, wiele jest biedy na świecie. Natomiast my nie prosimy o to, żebyśmy pomagali wszystkim na świecie. My w tym momencie możemy realnie pomóc tym osobom, które utknęły na tym polsko-białoruskim pograniczu i tym osobom możemy nieść realną pomoc, która w dodatku nie przerasta naszych możliwości. To jest kwestia wysłania do tych osób pomocy medycznej, to jest wysłania pomocy humanitarnej, znalezienia tych osób, które potrzebują natychmiast wejścia do ogrzewanych pomieszczeń. To mogą być ogrzewane namioty, które zostaną tam ustawione. Uratowanie tym osobom życia. To, co się stanie następnie z tymi osobami, to jest kolejna kwestia. I tutaj myślę, że też Unia zdecydowanie mogłaby się przyczynić do rozwiązania tej sprawy w sposób humanitarny. Są przecież możliwości przeprowadzenia szybkich procedur, które określiłyby, kto z tych osób kwalifikuje się do udzielenia im ochrony międzynarodowej i ewentualnie być może nawet mógłby skorzystać z programu relokacji po to, żeby móc korzystać z tej ochrony na terytorium państwa, gdzie są członkowie jego rodziny, a kto z kolei nie kwalifikuje się do uzyskania tej ochrony, może bezpiecznie powrócić do kraju pochodzenia i wtedy zdecydowanie humanitarniejszym gestem będzie odesłanie takiej osoby z samolotem, powiedzmy, do Iraku, niż pozwalanie jej na umieranie gdzieś pod krzakiem na polsko-białoruskiej granicy. A co, czyli konkretnie teraz, co powinno się teraz konkretnie stać? Powinno się wpuścić tych ludzi do Polski i umożliwić im procedury? Przede wszystkim ci ludzie już w Polsce są. Pamiętajmy, że mówimy o osobach, które już się przedostały z tej strony białoruskiej na stronę polską i gdzieś w tych lasach są, oczekując na pomoc. Ta pomoc do nich nie dociera, bo jak wiemy, Polska wprowadziła stan wyjątkowy w tym rejonie przygranicznym, więc takie organizacje jak nasza, czy inni aktywiści, czy służby medyczne, które w sposób również, że tak powiem, wolontaryjny zdecydowały się na przyjazd na granicę. To jest akcja medyków na granicy, którzy wysłali swoich medyków z karetką i tą pomoc niosą. My wszyscy nie możemy wejść do tej strefy, gdzie najwięcej tych osób oczekuje na pomoc, czyli do strefy stanu wyjątkowego. Także pierwszym krokiem tutaj powinno być wpuszczenie organizacji pomocowych, organizacji humanitarnych i medyków właśnie tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Po prostu po to, żeby uratować jak najwięcej istnień ludzkich, które w tym momencie takiego ratunku potrzebują. Bo to nie są masy ludzi, to też trzeba podkreślić, że to nie są tysiące, tylko to jest może ile tych osób tam jest? Bardzo ciężko powiedzieć tak naprawdę, no bo mamy odcięty dostęp do informacji. My nie jesteśmy, tak jak mówię, w tych miejscach najbliżej granicy, bo zostaliśmy wyłączeni z takiej możliwości. Natomiast nasze szacunki na podstawie tego, co podaje Straż Graniczna, na podstawie tego, co my sami jesteśmy w stanie ustalić różnymi innymi źródłami, z naszych szacunków wynika, że w tym rejonie może być
po stronie polskiej lub białoruskiej, w tym rejonie pasa przygranicznego, może być do kilku tysięcy osób. Ale to wciąż, to nie są duże liczby, biorąc pod uwagę i możliwości recepcyjne samej Polski, no a co dopiero całej Unii, tak? Polska, przypomnijmy, co roku między kilka a kilkanaście tysięcy wniosków uchodźczych przyjmuje i przyjmowała dotychczas, dopóki oczywiście sytuacja się tutaj nie pozmieniała w związku z COVID-em, w związku z zamkniętymi przejściami granicznymi, wtedy te liczby spadły. Natomiast tradycyjnie te kilkanaście tysięcy wniosków rocznie było przyjmowanych i mieliśmy warunki recepcyjne przygotowane do tego, żeby taką liczbą osób się zająć, takiej liczbie osób tej pomocy udzielić. Tym bardziej, jeżeli by ten problem, że tak powiem, wynieść na poziom unijny i uznać to za kwestię, którą powinna rozwiązać nie tylko sama Polska, ale cała Unia Europejska, no bo mówimy jednak o zewnętrznych granicach europejskich i o osobach, które, tak jak już wspominałyśmy, raczej, że tak powiem, nie upatrują celu swojej podróży w Polsce, tylko w innych państwach zachodnich, to wówczas te możliwości recepcyjne jeszcze się zwiększają, tak? Można skorzystać z programów relokacji, można skorzystać ze wsparcia unijnego w zapewnieniu dobrowolnych powrotów tych osób do kraju pochodzenia i sfinansowania ich z pieniędzy unijnych, więc ja myślę, że możliwości są, tym bardziej, że tak jak mówię, nie mówimy wcale o takich dużych liczbach, które by jakoś że tak powiem, przerastały te nasze możliwości, natomiast brak jest chęci. I to jest najbardziej przerażające, że ci ludzie tam w tych lasach giną nie dlatego, że nie może do nich dojechać lekarz, nie dlatego, że nie ma pieniędzy na to, żeby tym osobom pomóc, tylko nie ma chęci, żeby tym osobom pomóc. I pieniądze by się znalazły, i osoby chętne do pomocy, nawet w ramach wolontariatu by się znalazły, tylko nie mają dostępu tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. I tutaj też nie pomógłby korytarz humanitarny na przykład, bo jeden z zielonych polityków niemieckich chyba przedwczoraj zaproponował właśnie coś takiego, żeby korytarz humanitarny zrobić rzeczywiście do Niemiec. Jeżeli by tylko Polska wyraziła zgodę na to, żeby tym osobom umożliwić taki przejazd, to ja myślę, że takie korytarze humanitarne jak najbardziej tutaj by pomogły. Chodzi po prostu o to, żeby uratować jak największą liczbę osób, które już znalazły się po stronie polskiej i którym grozi śmierć z wychłodzenia czy z wygłodzenia, jeżeli nie wydostaną się z tego lasu. Jeżeli Polska tych osób z tego lasu wypuszczać nie chce ich wpuszczać na swoje terytorium, nie chce wszczynać wobec nich odpowiednich procedur, to być może właśnie to, o czym Pani mówi, byłoby wyjściem, to znaczy zobowiązanie się innego kraju unijnego, na przykład Niemiec, do tego, żeby określoną grupę przyjąć do siebie na swoje terytorium i Polska wtedy musiałaby tylko umożliwić tym osobom przejazd w jakiś zorganizowany sposób tak na terytorium Niemiec. Natomiast nie wiem, na ile to jest, że tak powiem, realistyczny politycznie pomysł, bo tak jak mówię, w tym momencie nie widzę woli politycznej ze strony naszego rządu, żeby ten kryzys rozwiązać, aczkolwiek wydaje mi się, że wraz z nadchodzącą zimą, która po prostu nieubłagalnie na to Podlasie nadchodzi, już dzisiaj widziałam, że temperatury na Podlasiu sięgały minus 10 stopni, minus 10 stopni, a w tych lasach mamy dzieciaki, które są bez zimowych kurtek, które są bez butów na nogach. W związku z czym to nie jest w tym momencie absolutnie kwestia polityczna, to jest kwestia ludzka, to jest kwestia wyciągnięcia ręki do tego drugiego człowieka, który w tym momencie przerażony marznie w tym lesie i któremu wiele osób jest skłonne pomóc. Wielu wolontariuszy, wiele gmin oferuje pomoc, wiele parafii, myślę, mogłoby też zaoferować taką pomoc. Być może właśnie na przykład strona niemiecka mogłaby zaoferować taką pomoc, robiąc te korytarze humanitarne, tylko nie ma woli dopuszczenia tych osób, dobrej woli do tych osób. I to jest w tym wszystkim najdramatyczniejsze. Czyli sądzi Pani, z tego co rozumiem i z tego co tak słyszę, że strona polska nie jest zainteresowana na rozwiązaniu sytuacji, czyli nadal nie będzie dopuszczała organizacji humanitarnych do wejścia w ten pas przygraniczny i doniesienia pomocy, czyli że tak powiem, bierze pod uwagę to, że ci ludzie będą ginąć na tej granicy. Taka jest na razie nasza obserwacja, to znaczy my apelujemy o wpuszczenie organizacji humanitarnych do tej strefy stanu wyjątkowego już od 4 tygodni. Od 4 tygodni krzyczymy też o konieczności dopuszczenia medyków do tej strefy. Mówiłam już o tej inicjatywie medyków na granicy, którzy wystosowali list do naszego ministra spraw wewnętrznych z prośbą o dopuszczenie ich do wjazdu do tej strefy. Zaoferowali co więcej, że oni sami sfinansują swój pobyt na tej granicy. Sami zorganizują sobie sprzęt medyczny potrzebny do ich pracy. Uzbierali masę pieniędzy ze zbiórki publicznej, po prostu od ludzi, którzy zaoferowali swoje wsparcie właśnie w celu doprowadzenia takiej inicjatywy do skutku, a mimo to ministerstwo odmawia. Mimo to nie ma zgody na wjazd medyków do tej strefy, pomimo że są zapewnienia ze strony medyków, że oni działają absolutnie apolitycznie. Ich jedynym celem jest niesienie pomocy medycznej, ratowanie życia. Tak samo organizacje humanitarne. Są przecież organizacje takie jak Czerwony Krzyż,
Krzyż, są organizacje inne, które mogłyby w sposób profesjonalny taką pomoc nieść, bo są do tego przygotowane, mają zasoby, mają magazyny, mają rzeczy, które można by tym ludziom dostarczyć. Przecież w tym momencie stoi konwój humanitarny pod granicą białoruską, który wysłał nasz prezydent Duda, twierdząc, że ta pomoc humanitarna musi iść na Białoruś, bo ci ludzie są przecież po stronie białoruskiej. Dlaczego ten konwój z tymi wszystkimi rzeczami nie trafi do tych ludzi, którzy utknęli w tym momencie w naszych rodzimych podlaskich lasach? Nie jestem w stanie zrozumieć innej motywacji takiej decyzji niż po prostu politycznie dyktowana, bardzo cyniczna decyzja, obliczona na pewne doraźne korzyści, których nawet sama jeszcze do końca nie potrafię sobie wyobrazić, może mam za mało takiej wyobraźni politycznej, natomiast tak w realnym aspekcie skazująca po prostu na masowe śmierci bardzo dużą grupę ludzi, wśród których są osoby o szczególnych potrzebach, takich jak dzieci, takich jak osoby starsze, osoby chore, osoby niepełnosprawne. My spotykamy kobiety, które poroniły w trakcie tej podróży, bo były przerzucane z jednej strony na drugą przez te druty, kobiety w martwych ciążach, ludzi, którzy są poharatani od tych drutów, przez które byli zmuszani do przejścia. Więc to jest absolutnie w tym momencie kwestia pomocy humanitarnej tym osobom, a nie zastanawiać się w tym momencie nad tym, nie wiem, gdzie idą, w którym kierunku słupki poparcia, na które, jak rozumiem, obliczona jest taka polityka rządu. A co wy możecie zrobić bezpośrednio na granicy? Bo jeżeli wy nie możecie dojść do tych ludzi bezpośrednio, jak wy działacie? My docieramy do tych osób, które znajdują się poza strefą stanu wyjątkowego. Jakby tutaj zapewnieniom rządu, że ta nasza granica jest szczelna. Żadna granica nigdy nie jest w 100% szczelna, tak? Te osoby, które są, tak jak mówię, zdesperowane, żeby się dostać do tego bezpiecznego miejsca, udaje im się niekiedy wyjść poza tą strefę stanu wyjątkowego i w takiej sytuacji my jesteśmy w stanie do tych osób dotrzeć. My otrzymujemy sygnały nie tylko zresztą od samych tych osób, które utknęły w tych lasach, ale też od ich rodzin. My codziennie dostajemy zgłoszenia od rodzin tych osób z pytaniem, czy my możemy pomóc znaleźć ich brata, znaleźć ich syna, znaleźć ich córkę, czy kogokolwiek innego z rodziny, kto w tych lasach przepadł bez wieści i na przykład od 2 tygodni się do rodziny nie odezwał. W związku z czym do nas dociera masa sygnałów o tym, kto w tych lasach jest, gdzie te osoby się znajdują i my tam, gdzie możemy, czyli poza tą strefą stanu wyjątkowego, docieramy do tych osób z tą pomocą, no przede wszystkim humanitarną w tym momencie, ale także prawną. I tam, gdzie możemy, to świadczymy też pomoc prawną, żeby doprowadzić do wszczynania tych procedur, które zgodnie z prawem powinny być wszczynane. W kilku sprawach Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał już zresztą zarządzenia tymczasowe, nakazując polskim władzom przyjęcie tych osób, to znaczy zakazując odpychania ich w kierunku Białorusi, zakazując wyrzucania ich przez ten drut kolczasty na stronę białoruską. Więc widzimy, że tutaj prawo jest po naszej stronie. Te przepisy powinny być stosowane. Nie zarzucają wam, że wspieracie reżim Łukaszenki, bo wspieracie jego, w cudzysłowie bardzo, jego politykę, a z drugiej strony nie zarzucają wam, że wspieracie jakby tych, którzy trudnią się przerzucaniem ludzi przez granicę, no bo tacy ludzie tam pewnie też są, którzy wyprowadzają do lasu, którzy mówią, jak dojechać do Niemiec, czy nawet transportują busikami przez granicę. No nie oszukujmy się, to jest też rodzaj biznesu, jak cynicznie to mówię. Czy ten zarzut gdzieś się pojawia również? Pojawia się ten zarzut, że naszymi działaniami wspieramy te wrogie działania reżimu Łukaszenki. Natomiast moje pytanie jest takie, co innego można zrobić? Jeżeli dostajemy sygnał o tym, że ktoś w tym lesie umiera, to nie ma znaczenia w tym momencie, kogo my swoimi działaniami wspieramy, czy gdzie ta wielka polityka się w tym momencie, że tak powiem, odbywa. To, co nas interesuje w tym momencie, to jest tylko i wyłącznie ratowanie życia i zapewnienie, że będą przestrzegane przepisy prawa. Moim zdaniem to nie nasze działania wspierają te działania reżimu Łukaszenki, tylko w tym momencie działania naszego rządu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze doprowadzenie do takiej destabilizacji było możliwe tylko dlatego, że była taka reakcja, a nie inna. Gdyby ta reakcja od początku była ludzka, humanitarna, gdyby Polska poprosiła o pomoc Unii, gdyby, że tak powiem, zewrzeć tutaj szeregi i jednym frontem na tą politykę Łukaszenki odpowiadać w sposób humanitarny, myślę, że wytrąciłoby to narzędzie z ręki Łukaszenki, bo nie doprowadziłoby do tego, co jest jego celem, a
a celem jest destabilizacja. Destabilizacja jest tylko wtedy możliwa, jeżeli faktycznie społeczeństwo jest podzielone, zantagonizowane, prowadzą się różnego rodzaju debaty, dyskusje, spory polityczne, jak tą sytuację rozwiązać. Jeżeli byłby jeden głos od początku, postępujemy humanitarnie z tymi osobami, szybko przeprowadzamy procedury i decydujemy, kogo odesłać do kraju, a kto tu uzyska ochronę, to nie byłoby tego narzędzia nacisku. To jest raz. A dwa, to jest to, że długotrwałe prowadzenie takiej polityki i skazywanie tych ludzi na, że tak powiem, no, koczowanie w tych klasach już od wielu tygodni spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla życia tych osób i my jako organizacje zajmujące się pomocą nie mamy innego wyjścia w tym momencie. Naszym jedynym celem jest ratowanie życia, jest świadczenie pomocy bezpośredniej tym osobom i w tym momencie my nie możemy się zajmować polityką i nie będziemy się nią zajmować po prostu dlatego, że to nie jest miejsce na politykę w tym momencie, to jest miejsce na ratowanie życia, natomiast to jest efektem działań rządu, to znaczy nie my doprowadzimy do takiej sytuacji. Nie naszą odpowiedzialnością jest to, z czym my mamy do czynienia. My staramy się tylko zażegnać te takie najgorsze skutki tego wszystkiego, to znaczy, no właśnie, czyli ten, zaopiekować się tym człowiekiem, który w tej sytuacji został postawiony w takiej a nie innej pozycji i który wymaga tej pomocy i któremu tej pomocy nikt inny nie świadczy, bo nie ma tego rozwiązanego na poziomie instytucjonalnym. W związku z czym ten zarzut zupełnie nie trafia do nas. Myślę, że ktokolwiek taki zarzut czyni, tak naprawdę sam się przyczynia do tego, że ta sytuacja wciąż będzie taka pokomplikowana i że nie będziemy w stanie jej rozwiązać właściwie w jedyny według mnie możliwy z punktu widzenia humanitarnego sposób, czyli po prostu udzielania ochrony tym wszystkim osobom, które jej potrzebują. A jak tutaj mógłby pomóc Frontex, który ma tak notabene swoją główną siedzibę w Warszawie? My tak naprawdę, że ja powiem tak, ja osobiście byłam bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o obecność Frontexu, no bo wiemy, jak Frontex działał na innych granicach europejskich. Też z pushbackami. Wiemy, że jest zaangażowany w nielegalne pushbacki, wiemy, że są różnego rodzaju w tym momencie postępowania wszczynane, w związku z czym podchodziłam do tego bardzo sceptycznie, natomiast widząc skalę tej tragedii w tym momencie, zaczęłam się zastanawiać, że może jednak ten Frontex nie byłby najgorszym rozwiązaniem, bo być może to, że nasz rząd nie chce tego Frontexu dopuścić, świadczy jednak o tym, że boi się, że Frontex w jakiś sposób mógłby zahamować te bezprawne działania służb. W związku z czym tutaj ja się już zaczynam skłaniać do tego, że być może obecność Frontexu, która wiązałaby się też z obecnością pewnych mechanizmów skargowych, które razem zawsze z Frontexem, że tak powiem, wchodzą, mogłaby tą sytuację jednak polepszyć. Ktoś natomiast, by patrzył na ręce tych, tak, którzy... ale ja nie mam tak naprawdę stuprocentowej tutaj jakby pewności i nie mam dobrej odpowiedzi na to, jak to powinno wyglądać. Znaczy, na pewno jest tak, że w tym momencie przede wszystkim nie służby, no bo Frontex to są jednak znowu służby graniczne, tylko lekarze. Nie funkcjonariusze, tylko pomoc humanitarna. Więc ja raczej pod tym kątem rozpatruję. Ja rozumiem, ale sprawę. Ci ludzie będą dalej napływać po informacje w drugą stronę, nie są... myślę, że do wielu nie docierają też. Ale to znowuż, to jest znowuż polityka, zadanie dla rządu. Do rządu kampania polityki europejskiej. Polityka europejska, dyplomacja, tak? Rozwiązywanie tego jakby całej tej sytuacji tam, gdzie ona się zaczyna. Natomiast ja nie mam pojęcia, czy takie działania są robione, bo my też ich nie widzimy tak naprawdę, żeby były robione. My osobiście, jeżeli skontaktują się z nami ludzie ze swoich krajów pochodzenia, pytając, czy jechać, mówimy absolutnie nie. Przecież to jest pułapka, śmiertelna pułapka, w którą możecie wpaść. Natomiast jak, że tak powiem, to musi być głos rządu, to musi być głos ambasady, która na przykład robi odpowiednią kampanię informacyjną w takim kraju, a nie znowuż nas. My nie możemy na siebie brać odpowiedzialności za rozwiązywanie takich kwestii, tak? I za prowadzenie polityki zamiast naszego państwa. My jesteśmy skupieni w tym momencie na niesieniu pomocy na granicy i na tym chcielibyśmy w ogóle, żeby ktoś tą odpowiedzialność z nas zdjął, tak? Żeby w końcu tam te organizacje humanitarne weszły. Natomiast rząd powinien po prostu prowadzić szereg innych działań, które zapobiegałyby tej katastrofie już u jej źródła. Za niecałe 2 miesiące są święta w Polsce. Polska jako kraj chrześcijański, miłość bliźniego, pusty talerz przy stole wigilijnym. Myśli pani, że coś się zmieni, jeżeli chodzi o spojrzenie na tę sytuację ogólnospołeczną, bo część społeczeństwa wie, co się dzieje, część społeczeństwa niesie pomoc, a część społeczeństwa jest bardzo sceptyczna i popiera też działania polskiego rządu czy polskiej straży granicznej. To jedno pytanie, a drugie pytanie, jak wam pomóc? Jak normalni ludzie, taki normalny Kowalski, przeciętny, co można zrobić? Gdzie dać pieniądze, czy gdzie dać nieść pomoc, żeby wiedzieć, bo tak... Wśród moich znajomych na przykład wielu ludzi by pomogło, a nie wie, od czego zacząć.
Ja powiem tak, my w ogóle dostajemy coraz więcej sygnałów o tym, że ludzie chcą pomagać, że ludzie no, z przerażeniem patrzą na to, co się dzieje w tym momencie na naszych granicach i też widzimy to w tych społecznościach lokalnych, wśród których pracujemy na granicy, że jest coraz więcej osób, które angażują się w tą pomoc pośrednio czy bezpośrednio. To są bardzo często osoby, które po prostu na własną rękę biorą plecak z kocami, z jedzeniem, z gorącą zupą i codziennie potrafią chodzić do lasu i znajdywać te osoby, którym ta pomoc jest potrzebna i tę pomoc im świadczyć. To są osoby, które angażują się chociażby we wspieranie aktywistów, tak? Mamy w tym momencie już bardzo dużą sieć wsparcia na miejscu. To są miejscowi, którzy nam z kolei gotują garść zupy, żebyśmy mogli jeździć i pomagać. I widzimy, że ta pomoc zatacza coraz szersze kręgi. Docierają do nas sygnały z każdej strony, że ludzie chcą pomagać. Więc ja myślę, że ten obraz taki przedstawiany medialnie, że ludzie co do zasady popierają tę politykę rządu, nie oddaje rzeczywistości. To jest bardzo zniuansowane, jakieś na to spojrzę, że tak powiem, patrząc, będąc tam na miejscu. Jest oczywiście bardzo dużo ludzi, którzy pomagać nie chcą, natomiast wydaje mi się, że nie dlatego, że oni nie są empatyczni, bo każdy jednak, kto zobaczyłby tą rodzinę w lesie skuloną pod krzakiem, chciałby pomóc, gdyby mógł, tylko są zmanipulowani takim przekazem, który idzie z tej telewizji rządowej, mówiącym o tym, że to są osoby niebezpieczne, mówiący o tym, że to są osoby, które są tutaj przestępcami niemalże, których trzeba zgłosić na Straż Graniczną i odeskortować z powrotem na Białoruś. Ja myślę, że też dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co się z nimi dzieje. To znaczy nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest humanitarne odstawienie kogoś na przejście graniczne, bo on tutaj nie spełnia warunków pobytu, w związku z tym trzeba go odesłać. Tylko to jest, tak jak mówię, brutalne wrzucanie człowieka przez druty do kraju, który nie chce tego człowieka i który zrobi wszystko, żeby z powrotem go to odesłać. W międzyczasie często stosując wobec niego przemoc, czy okradając go z jego rzeczy. W związku z czym ja myślę, że trzeba jak najszerzej informować, informować tak o tym, co się dzieje, jak ta sytuacja faktycznie wygląda, dzięki czemu też będzie większe zrozumienie, myślę, i to zresztą już się dzieje jakby organicznie, to też nie jest tak, że tutaj mamy jakiś monopol na tą wiedzę, którą musimy przekazywać. Tak naprawdę ludzie, którzy mieszkają w tych rejonach pogranicza, mają najlepsze informacje z pierwszej ręki, bo po prostu to widzą i zdarza nam się tak, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy dotychczas popierali politykę rządu, dotychczas wspierali, że tak powiem, te działania służb państwowych, a dzisiaj mówią nam, że nie chcą więcej, że widzą, że pogoda się pogorszyła, że ci ludzie tam marzną, że faktycznie oni już od wielu tygodni są w tej samej sytuacji, że rząd tutaj obiecywał, że tą sytuację rozwiąże, a nic takiego się nie stało i że oni nie chcą przyczyniać do tego ręki. Otwierają na noc swoje własne stodoły, żeby ci ludzie mieli ewentualnie gdzie się schronić, jeżeli taką, żeby w tej okolicy będą. Palą zielone światła, to jest ta nowa inicjatywa ludzi miejscowych, którzy palą zielone światła, żeby wskazać tym migrantom te domy, które są dla nich przyjazne. Więc to się dzieje, że tak powiem, czy rząd tego chce, czy nie, to się będzie działo, bo ludzie widzą i coraz bardziej zdają sobie sprawę z rozmiaru tej tragedii. Co więcej, ja myślę, że właśnie jest takie przekonanie, czy było na początku, że rząd tak obiecywał, że coś z tym zrobi, więc szybko sobie z tym poradzi, a ta sytuacja przecież trwa już całe tygodnie, właściwie już wchodzimy w miesiące, za chwilę będzie trzeci miesiąc stanu wyjątkowego i całej tej okropnej sytuacji, w związku z czym jestem przekonana, że tych jakby gestów wsparcia i tej solidarności międzyludzkiej będzie coraz więcej, natomiast to się powinno przekuć w zmianę społeczną, znaczy w zmianę, przepraszam, polityczną, to znaczy w zmianę tych decyzji, które zostały wydane na szczeblu politycznym i wsparcie już nie tylko nawet tych osób, które w tych lasach utknęły, czy nie tylko tych migrantów i migrantek, ale też społeczności lokalnej, która w tym momencie jest bardzo straumatyzowana tymi obrazami. No tak, bo znaleźć kogoś w lesie to nie jest tak. Ja słyszę od ludzi, że ludzie boją się chodzić po lasach, bo boją się, że się potkną o zwłoki. No i teraz sobie myślę po prostu o tym, że jak to może nawet nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jak wiele grup społecznych zostało straumatyzowanych całą tą sytuacją i aktywiści na granicach i miejscowi, służby przecież też na pewno nie znoszą tego, że tak powiem, z całkowitym spokojem i bez emocji, bo to oni są tymi, którzy zostali zmuszeni przez te władze do wykonywania tych okrutnych rozkazów. To oni muszą, że tak powiem, własnymi rękoma to dziecko przez te druty przerzucić i nie wierzę w to, nie wierzę w to, że to pozostaje bez żadnego śladu na ich psychice. A jak wam pomóc? Jeszcze ostatnie pytanie. Organizujemy różnego rodzaju zbiórki. W tym momencie zbiórkami i całą logistyką przekazywania tych rzeczy zajmuje się Polski Czerwony Krzyż, więc to z nimi się można kontaktować, żeby uzyskać listę potrzebnych rzeczy. To są przede wszystkim śpiwory, to są przede wszystkim ciepłe kurtki, buty,
buty, ale też właśnie powerbanki, żeby pomóc tym osobom w ogóle być w jakimś kontakcie z rodzinami czy z osobami, które chcą im pomóc. Prowadzimy różnego rodzaju zbiórki, między innymi zbiórka Grupy Granica, zbiórka Medyków na Granicy, chociaż nie wiem, czy ona już teraz się nie skończyła. Są też różne inicjatywy prywatne, które też warto wspierać. Można podpisywać różnego rodzaju petycje, brać udział w różnych demonstracjach, natomiast ja zawsze mówię, że chyba najważniejsze, co można zrobić, to po prostu rozmawiać z tymi osobami, które nie mają nawet świadomości tego, co się na tej granicy dzieje, a jestem przekonana, że gdyby miały pełen obraz sytuacji i zobaczyły to, co my tam widzimy na tych granicach każdego dnia, to nie wspierałyby tej polityki rządu i ona by się w końcu musiała zmienić. Super. Bardzo Pani serdecznie dziękuję, Marta Górczyńska, i życzę dużo, dużo siły. Dziękuję bardzo.